W Sosnowcu powstała aplikacja CarPatrol. Pomysłodawcy projektu mają nadzieję, że każdy, kto pobierze daną aplikację, pomoże w udaremnieniu coraz częstszych kradzieży samochodów. Pomysł narodził się wtedy, kiedy naszemu wspólnemu znajomemu skradziono samochód. No i tak obserwowaliśmy, jak on starał się gdzieś poinformować wszystkie inne osoby, chodził gdzieś po portalach internetowych. No i spaliśmy pomysł taki, żeby wymyślić coś takiego, co by pozwoliło te wszystkie jego działania jakby skupić w jednym miejscu. No i stąd powstał ten pomysł o aplikacji. Proszę nam powiedzieć więcej, jak działa aplikacja? Aplikacja CarPatrol działa w ten sposób, że jeżeli zostaje skradziony samochód, użytkownik informuje wszystkich użytkowników o skradzionym pojeździe. Wszyscy dostają powiadomienie na swoje telefony. Wtedy każdy jest świadomy po prostu, jaki samochód w danym momencie został skradziony i w jakiej lokalizacji od siebie. Gdy jedzie po drodze i spotyka ten samochód, daje wizję to w aplikacji i użytkownik skradzionego pojazdu zostaje poinformowany o tym fakcie lub można zadzwonić na policję. Czy na swoim koncie macie już takie akcje właśnie, że samochód skradziony wrócił do prawdziwego właściciela? Nie, jeszcze takiego sukcesu nie odnotowaliśmy, ale na razie są zgłoszenia i się napływają sukcesywnie co kilka dni jakieś nowe. Także no, na razie się rozwijamy, jest coraz więcej pobrań aplikacji. Na tą porę jest około 500 użytkowników, na Facebooku w grupie mamy troszeczkę więcej. No i liczymy na to, że im będzie większa grupa, tym na pewno przyjdą też sukcesy i no i tyle. Czy macie już jakieś pomysły na przyszłość, żeby jeszcze bardziej rozwinąć tą akcję? Bardziej chcielibyśmy się skupić na okazjach jeszcze, takich, żeby była bardziej dla użytkowników ta aplikacja, żeby ona jakoś tam żyła sobie, żeby każdy jeszcze jakieś korzyści takie indywidualne z niej czerpał. Czyli chcielibyśmy po prostu jakieś takie okazje, że nie wiem, jakaś zniżka, ściąganie opon, wymiana opon, kontrola pojazdów, jakieś takie, no różne po prostu związane z motoryzacją. Pomysłodawcy aplikacji nie mają jeszcze na swoim koncie odnalezienia skradzionego samochodu. Ale trzeba pamiętać, że akcja trwa dopiero miesiąc i coraz więcej osób pobiera aplikację każdego dnia.